10 minut na makijaż. Nie wiem jeszcze, co zrobię, ale wiem jedno. Będzie lekko, będzie delikatnie, mimo mojego wieku, będzie wyglądało świeżo i będzie podkreślało moją urodę, a nie dodawało lat. Zaczynam od CC, czyli super szybkiego wyrównania kolorytu skóry. Super szybkiego, ale też super lekkiego. No więc pędzelek w ruch i CC. Nakładam dwie warstwy. Szybciutko, może też palcami, ale ja nie lubię brudzić sobie palców, więc używam do tego profesjonalnych naszych profesjonalnych do użytku domowego pędzelków. Jeżeli nie stosowałaś jeszcze CC, to koniecznie do mnie napisz. Ten produkt jest w trzech kolorach i pięknie się dopasowuje. Naprawdę, zresztą sama zobacz, jak wygląda. Drugi ulepszacz mojej urody to jest korektor pod oczy, który zakrywa cię nie pod oczami. Ukrywa wszelkie plamki, fioletowe żyłki, które niekoniecznie dodają mi uroku, ale jest lekki. I dzięki temu nie podkreśla zmarszczek, które mam w okolicy oka. Tak, mam zmarszczki w okolicy oka. Mam 46 lat, mam zmarszczki. Są takie cudne, mimiczne zmarszczki, które pokazują, że cieszę się życiem. Bardzo mnie też cieszy, że wchodzi nowy nasz produkt właśnie na te zmarszczki mimiczne, który nie będzie blokował tych naturalnych uśmiechaczy, ale będzie je pięknie wygładzał. No i pięknie. Puder. Tym razem używam pudru transparentnego. Idealny, jeżeli chcesz mieszać puder na cały rok i nie chcesz go zmieniać, to puder transparentny jest genialny pod tym względem. Makijaż niewidzialny, bo tak nazywam to, co zrobiłam do tej pory, zrobiony. Jeszcze dołożę sobie tuż do żel do brwi, który zrobi mi efekt laminacji w kilka sekund. Wiele moich klientek lubi zakończyć na tym, bo lubią taką naturalność. Ja lubię nadawać trójwymiarowości tej mojej twarzy i dołożę sobie oczywiście makijaż. Najpierw trio. Jeżeli mnie oglądasz, to je bardzo dobrze znasz. Rozświetlacz. Wszystko nakładam również pędzelkiem z naszego zestawu, który jest profesjonalny, ale właśnie do użytku domowego. Te pędzle i te cienie same malują. Odrobina bronzera. Ten pędzelek jest ścięty. Wszystkie trzy produkty, bronzer, rozświetlacz i róż, nakładam właśnie tym ściętym pędzelkiem. Można go kupić w zestawie, ale można spokojnie też go kupić osobno, więc jak chcesz wejść na wyższy poziom konturowania i do tej pory sprawiało Ci to trudność, to zapraszam Cię. Odrobina różu. Ja nakładam właśnie w tym miejscu, żeby sobie zrobić lifting. Pięknie, naturalnie, subtelnie. Na usta nałożę błyszczyk. I to jest kolejna wersja makijażu, którą bardzo często lubicie, czyli nie dotykamy oka, ale na twarzy się dzieje. Bardzo ją polecam. Jeżeli zaczynasz, to te zestawy, ten pierwszy, ten drugi z różem, bronzerem i oświetlaczem, naprawdę zobaczysz, że sprawi, że każdego dnia będziesz zaczynać dzień w całkiem innym nastroju i z takim uśmiechem do siebie w odbiciu w lusterku. Nałożę coś na oko. Nałożę bardzo prosty cień. Cień wpłynie, jeden kolor. Nałożę go przy linii rzęs. Następnie wezmę pędzelek i go rozetrę ku górze i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy coś będę chciała jeszcze dołożyć, czy zostawię tylko ten cień. Dołożę sobie brązową kredkę. Niewielką ilość w zewnętrznym kąciku oka i przy dolnej powiece. Pędzelkiem również z naszego zestawu, pędzelkiem kuleczką w zewnętrznym kąciku i przy linii rzęs i na dolnej powiece. Niewielka, subtelna zmiana, ale inaczej wygląda oko. Tuż do rzęs, tuż, który bardzo lubią panie, które mają króciutkie, rzadkie rzęsy. On ma szczoteczkę, która z jednej strony pogrubia, a z drugiej strony wydłuża. Ale się zmieniło oko, widzisz to? Co ja zrobiłam? Nie martw się, jeżeli zrobisz sobie takie kuku, zwłaszcza o poranku, zostaw to, daj temu czas, jakąś minutę, dwie i zaraz Ci pokażę, co z tym zrobić. Odczekałaś chwileczkę, zastyk tusz i teraz możesz wziąć patyczek i po prostu go zdrapać. Nie niszcząc przy tym makijaż. Jeżeli czujesz, że to jest coś, czego potrzebujesz, zapraszam, napisz do mnie na priv. Wszystkie te produkty możesz kupić u mnie, możesz skorzystać z bezpłatnej lekcji makijażu. Zapraszam Cię serdecznie. Koniecznie daj mi znać od 1 do 10, jak oceniasz dzisiejszy makijaż.